Cześć! Z tej strony Omega Wario i tak jak obiecałem, dzisiaj początek tego maratonu to jest pierwszy odcinek. Wpadłem na pomysł, żeby na pierwszy odcinek omówić coś, co dawno może zostało zapomniane, chociaż nie jestem pewny, może niektórzy to pamiętają. Chodzi mi o animatroniki z odcinka Susi Prawdziwa Dziewczyna. Tak, większość osób mówi, że są one bazowane na podstawie FNAFa i Chuck E. Cheese, no wiecie, Five Nights at Freddy's. Ale nie, ten odcinek wyszedł we wrześniu, a FNAF wyszedł w lipcu. Tak, i teraz sobie pomyślicie, że pewnie ściągnęli, ponieważ FNAF był pierwszy, a potem wyszedł ten odcinek we wrześniu, ale było na odwrót, ponieważ był on rozpisany już rok temu i animowali go o wiele dawniej niż wyszedł właśnie odcinek. Nie odcinek, właśnie Five Nights at Freddy's. I teraz pewnie zadacie sobie pytanie, skąd bazowane są te animatroniki? Są bazowane z dwóch pizzerii z Ameryki. Pierwsza, Showbiz Pizza. Drugie, Rock a Fire Explosion, tak. I teraz dowód taki, skąd ja to wiem. Pokażę wam nagranie z tej pizzerii. To jest chyba raczej z Rock a Fire Explosion. Albo... Tak, na pewno w 100% z Rock a Fire Explosion. To jest dowód na to, że animatroniki były bazowane z tego... z tej właśnie pizzerii. Więc widzieliście, to jest dowód na to, że były one bazowane na podstawie tej pizzerii, tych dwóch. Zawsze mi się myli, dwóch pizzerii. I nie było w 100% ściągane po Five Nights at Freddy's, bo było to zrobione rok wcześniej. Rok wcześniej rozpisane i troszeczkę wcześniej animowane, więc Alex Hirsch nie ściągał. Tylko ściągnął po tych dwóch pizzeriach, interpretator. Pewnie to słyszeliście, nieważne, ale dziękuję wam za oglądanie. Taka była to bardziej ciekawostka. Tak. Teraz pewnie myślicie, że co, to jednak nie był FNAF, to jednak jest logiczniejsze wyjaśnienie. Jednak jest. Dziękuję wam za oglądanie. Jutro następny odcinek maratonu. Miałem jeszcze nagrać w tym tygodniu teorię z najgorszym. Nie zdradzę o czym, chociaż prosiliście o to i dowiecie się pewnie. Ale sprawy się pokićkały i najgorszy teraz nie ma czasu, więc niestety, ale nagramy to w następnym roku. Dziękuję wam za oglądanie i do jutra. Na razie.